Witam serdecznie. Cieszę się bardzo, że znów sala wypełniona po brzegi. Bardzo mi przykro, że w ubiegłym roku nie mogłem uczestniczyć w tej imprezie. Pozdrawiam wszystkich, którzy mimo wszystko, mimo niesprzyjających okoliczności, nie tracą wiary, nie tracą nadziei na tej drodze do wolności. Nie zapominajmy, żeby zawsze poprosić Pana Boga o wsparcie i podziękować za każdy gest Jego łaski w naszych pracach, w naszych dążeniach. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w salach parlamentu, bo na ogół wiecujemy w sensie stricto, na wiecach, tam gdzie wszelkie słowa przepojone są wiecową demagogią, odwoływaniem się do emocji, a to pozbawia ludzi rozumu. Znajdujemy się w parlamencie, również jest to plus z tego punktu widzenia, że jesteśmy jakby troszkę na boku od tego szumu medialnego, który nie pozwala nam na racjonalną analizę zjawisk. Polityka w wydaniu medialnym funkcjonuje tak, że żywi się sensacjami dnia dzisiejszego. Jeżeli nie są one prawdziwe, to się je wymyśla i zaburza nam to percepcję zjawisk. Nie widzimy, na jakim jesteśmy odcinku naszej drogi i na jakim etapie, jaka jest sytuacja polityczna naszego dążenia do prawdziwej wolności. Moja pamięć sięga jeszcze odległego PRL-u, kiedy to wszyscy moi koledzy w koło pukali się w głowę i mówili, że socjalizm i Związek Radziecki to będzie istniał jeszcze 300-400 lat, może dłużej. Więc porywanie się na samo myślenie i działanie na rzecz wolności nie ma sensu. Okazało się, że sens miało, że warto było ryzykować, a wtedy życiem ryzykowaliśmy, porywając się na monolityczny system, który wyrażał jedną, jedyną rację ordynowaną odgórnie przez rosyjskiego wówczas okupanta. I wydawało nam się, że kroki ku wolności nie są możliwe, ponieważ podział wówczas był prosty i jasny na my i oni. Oni to byli ci, którzy nad nami panowali z obcego nadania, którzy realizowali własne jakieś wizje i własne cele sprzeczne z naszymi i gwałcące nasze poczucie wolności i nasze naturalne prawo do swobód obywatelskich, tak materialnych, jak i formalnych. I ten system zbankrutował. On nie upadł pod naszym naporem. My nie byliśmy wystarczająco mocni, ale system niewolniczy jest niewydolny. I ten system zmarł z własnej niewydolności. I on się przepoczwarzył, twierdzą, że zmieniono ten system opresyjny i okupacyjny na system wolnościowy. Niestety nie zmieniono. Zmieniono jego wystrój tylko, zmieniono jego sztafasz. Inaczej teraz się przystraja ten system. Teraz inaczej wyznaczają nam głównie media, inaczej nam wyznaczają granice naszych podziałów. Tak jak kiedyś ta granica była jasna, że jest to linia pozioma na oni, rządzący, panujący, na okupujący nas. I ta cała ekipa, która nas wykorzystywała, demoralizowała. Oraz na my, którzy jesteśmy pod kreską, jesteśmy rządzeni i okupowani i uciskani. Teraz zmienili sposób. Żeby nie było widać, że oni są naszym wrogiem, to wygenerowali linię podziałów pionowych. I mówią, albo jesteśmy po tej, albo po tamtej stronie jakiejś tam linii podziałów pionowych i chcą, żebyśmy się kłócili między sobą, bo jesteśmy zwolennikami różnych opcji politycznych, i które się nawzajem zwalczają. Niestety jest to iluzja, ponieważ te partie wszystkie zostały założone w oparciu o ówczesną zasadę monopolu i monolitu władzy okupacyjnej. Jeżeli naród domagał się demokracji wielopartyjnej, to oni powiedzieli tak, chcecie mieć wiele partii, dobrze, ale wszystkie partie są nasze.
I oni tworzą tak zwany mainstream polityczno-medialny. I w ramach tego mainstreamu jest rzeczą zupełnie obojętną, która partia będzie rządzić. Nadal zachowane są te same cechy i te same kierunki strategiczne. Nadal mamy władzę, która pozbawia nas wolności formalnej i materialnej. Nadal jesteśmy narodem okupowanym. Nadal jesteśmy zmuszani do pracy na naszych nadzorców. I nie łudźmy się, prawdziwy podział polityczny nadal jest podziałem wedle linii poziomej, na my i oni, my uciskani, demoralizowani przez media, ogłupiani fałszywymi informacjami, kłamstwami propagandy oraz oni, którzy zawłaszczają nasze owoce pracy, każą nam, byśmy na nich pracowali przede wszystkim, a nie na siebie. I oni nam mówią, co nam wolno, a co nam nie wolno. Oni dysponują naszą wolnością, oni dysponują naszą własnością i oni chcą to nazywać sprawiedliwością. Jest to taka sama granda, jaka była w PRL-u. Jesteśmy nadal jesteśmy na narodem uciskanym, okłamywanym i okupywanym. I na szczęście jesteśmy w parlamencie, bo właśnie ta debata powinna mieć taki parlamentarny, niewiecowy charakter i nie charakter debaty stricte naukowej na uniwersytetach, prawda? Bo jeżdżę po uczelniach, tam się rozmawia inaczej, znacznie trudniej. A nasz problem polega na tym, że z jakimkolwiek szyldem politycznym byśmy sympatyzowali lub też odnosili się do niego wrogo, musimy wiedzieć, że nigdy wolności nie odzyskamy, jeżeli się poddamy temu szyldowi politycznemu. My powinniśmy być niepodlegli w sercu i umyśle. My powinniśmy być ludźmi, w których tkwi niezłomna wola dążenia do własnej, osobistej wolności formalnej i materialnej. Niech nas Polska nie okrada, niech nas nie oszukuje, niech nas nie demoralizuje, niech nas chroni przed uciskiem, wyzyskiem, ogłupianiem i demoralizacją. I nie klękajmy przed pychą tego świata. Jeżeli chcemy wstać z kolan, to nasze kolana powinny się zginać przed Bogiem i tylko przed Bogiem. I to jest jedyna droga. Dziękuję i życzę sukcesów. Chciałbym takich czasów dożyć. Dziękuję bardzo.